Agnieszka Mleczko, dzień dobry, zapraszam na informacje telewizji Dami. Barbara Łopyta otrzymała nagrodę imienia świętego Kazimierza. Laureatka odebrała nagrodę podczas jubileuszowego, 10. Wielkiego Testu Wiedzy o Radomiu. Do tegorocznej edycji Nagrody imienia Świętego Kazimierza jury otrzymało 9 zgłoszeń. Nadesłane propozycje to Małgorzata Cieślak-Kopyt, Wojciech Jabłoński, Bartłomiej Kopiński, Barbara Łopyta, Stowarzyszenie Droga Mleczna, Adrian Szary, Marta Trojanowska, Mirosław Wąsik oraz Łukasz Zaborowski. Ostatecznie jury do finałowej trójki nominowało Barbarę Łopytę, Stowarzyszenie Droga Mleczna oraz Martę Trojanowską. Jak poinformował Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, obrady jury były burzliwe, ale ostatecznie nagroda powędrowała do Barbary Łopyty, założycielki profilu i grupy Radom Retrospekcja w mediach społecznościowych, na których można znaleźć historyczne ciekawostki i informacje na temat Radomia, a także organizatorki cyklu retrospotkań. Robimy to już od 9 lat i robimy to z kolegą w czasie wolnym, bo lubimy. To tak, rzeczywiście nie dla nagrody, tylko dlatego, że sprawia nam to ogromną przyjemność. Sami lubimy się dowiadywać czegoś nowego. Lubimy wyszukiwać te ciekawostki i lubimy też czytać opinie innych osób. Laureatka odebrała nagrodę podczas jubileuszowego 10. Wielkiego Testu Wiedzy o Radomiu. 16 trzyosobowych drużyn reprezentujących różne stowarzyszenia, instytucje, urzędy lub grupy nieformalne mierzyły się z 40 pytaniami podzielonymi na 4 rundy. Każde pytanie miało 4 warianty odpowiedzi i dotyczyło różnych sfer naszego miasta. Uczestnicy musieli zmierzyć się m.in. z kwestiami topograficznymi, kulturalnymi czy historycznymi. Spektrum tych pytań w Wielkim Teście jest bardzo urozmaicone, bo my mamy pytania zarówno z wiedzy o tym, co się wydarzyło w Radomiu wczoraj, ale i co się wydarzyło 100 lat temu, kto jest patronem której ulicy i gdzie jest strefa płatnego parkowania. Więc tak naprawdę udział w Wielkim Teście i wygrana w Wielkim Teście to jest przede wszystkim potwierdzenie zainteresowania tym miastem, w którym żyjemy na co dzień i tym, co się w nim dzieje. Ostatecznie po zaciętej rywalizacji najlepsi okazali się przedstawiciele Bractwa Rowerowego. Tuż za ich plecami upasowała się drużyna Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, a trzecie zajęła ekipa prezydenta Radosława Witkowskiego. Ten konkurs jest znakomity, po prostu lubimy brać w nim udział, a poza tym zawsze nas resursa, czyli organizatorzy, namawiają, żebyśmy brali udział i no i dlatego bierzemy. Może jeżdżenie rowerem po mieście pozwala tak dobrze go poznać? Myślę, że tak, bo my rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o te pytania takie różne topograficzne, to raczej nie mieliśmy z nimi problemów. Co innego, jeśli chodzi o nazwy ulic, to rzeczywiście na tym się wyłożyliśmy. Dla Bractwa Rowerowego to drugie zwycięstwo w Wielkim Teście. W 2017 roku przedstawiciele tej grupy zajęli pierwsze miejsce ex aequo z reprezentantami Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. 59-latek, który spowodował śmiertelny wypadek w Modrzejowicach, usłyszał zarzuty. Mężczyzna się nie przyznaje i odmówił składania wyjaśnień. Powraca sprawa śmiertelnego wypadku, do którego doszło w październiku 2022 roku. Śmierć poniosła wówczas Lucyna Wiśniewska, szefowa radomskiego sanepidu i była posłanka. 59-letniemu kierowcy z Opatowa przedstawiono zarzuty. Mężczyzna ten usłyszał zarzut dotyczący umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ten sposób, że kierując pojazdem marki Volvo podjął niedozwolony manewr wyprzedzania na oznakowanym skrzyżowaniu, jadąc nadmierną prędkością, która wynosiła 151 km na godzinę, doprowadził do zderzenia z prawidłowo poruszającym się samochodem marki Mercedes, którym kierowała pani Lucyna Wiśniewska, która na skutek doznanych obrażeń zmarła. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zatrzymał mu prawo jazdy. Za przestępstwo nieumyślnego spowodowania wypadku grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Teraz będą wykonywane czynności kończące postępowanie. Niewykluczone, że akt oskarżenia wpłynie jeszcze w tym miesiącu. 46-letni Jacek Michalski to pierwszy pacjent w Radomiu i na południu województwa mazowieckiego, który korzysta z kamizelki defibrylującej. Jak zapewnia pan Jacek, urządzenie mu w niczym nie przeszkadza i dzięki niemu czuje się bezpiecznie.
Jacek Michalski przeszedł rozległy zawał i jest w grupie wysokiego ryzyka zgonu sercowego. Z tego powodu kardiolodzy z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu zdecydowali się po raz pierwszy zastosować kamizelkę defibrylującą. Służy ona do czasowego zabezpieczenia pacjentów zagrożonych nagłym zgonem sercowym. Urządzenie monitoruje czynności serca pacjenta pod kątem wystąpienia groźnych dla życia arytmii. Urządzenie nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdorazowo my musimy występować o finansowanie tego urządzenia do Narodowego Funduszu za tak zwaną zgodą płatnika, licząc na to, że fundusz nam pokryje koszty skorzystania z tego sprzętu. Aby kamizelka defibrylująca była skuteczna, pacjent musi nosić ją blisko 23,5 godziny dziennie. Zdejmowanie urządzenia zalecane jest jedynie do kąpieli. Jak przyznaje pan Jacek, kamizelka nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu. Ta kamizelka nie przeszkadza w życiu codziennym. Praktycznie przy niej się nic nie trzeba robić. Baterie trzeba codziennie wymienić. Co drugi dzień przynajmniej zamienić kamizelki na czystą, tą uprać. Czuję się na pewno bezpieczniej, dużo. I powiem, życie nie zmieniło się, nie przeszkadza ta kamizelka w życiu codziennym. Urządzenie ma postać elastycznej kamizelki, którą pacjent nosi bezpośrednio na ciele. W jej skład wchodzi zestaw 3 elektrod defibrylujących, 4 elektrod EKG oraz monitor zarządzający ich pracą. Dodatkowym elementem jest modem do przesyłania danych. Jeżeli pojawi się arytmia, urządzenie ją ma możliwość wykrycia i przerwania tej arytmii przez zastosowanie prądu, podobnie jak to się dzieje w takich popularnych defibrylatorach. Dzięki urządzeniu pacjent jest pod stałą obserwacją lekarza. Możemy nawet wysłać do pacjenta karetkę pogotowia, jeżeli pacjent jest nieprzytomny, bo tak urządzenie jest skonfigurowane, że na tablet mój przychodzą cały czas informacje dotyczące tego, co się dzieje z pacjentem. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest również to, że nawet jeżeli nie ma arytmii, a pacjent źle się czuje, ma możliwość poinformowania mnie o tym, przyciskając przycisk, który jest implementowany do tego urządzenia. Ja wtedy mogę sobie sprawdzić, czy te odczucia pacjenta mają jakikolwiek odbicie w rytmie serca. Obecnie w szpitalu na Józefowie przygotowywany jest kolejny pacjent do założenia urządzenia. Miesięczny koszt zastosowania kamizelki defibrylującej to około 15 tysięcy złotych. Pacjent ma nosić kamizelkę przez 3 miesiące. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spotkał się z mieszkańcami Szydłowca. Mówił m.in. o bezrobociu, zarobkach nauczycieli, subwencji oświatowej czy samobójstwach wśród młodzieży. W swoim wystąpieniu minister Przemysław Czarnek mówił m.in. o skutkach wojny na Ukrainie i niskim bezrobociu w Polsce. Od ponad 3 lat jesteśmy w permanentnym kryzysie globalnym. Bo tak to wygląda. A mimo to, zobaczcie, mamy w Polsce około 5,5% bezrobocia. To jest najniższe bezrobocie w historii tego kraju. Najniższe. Dzisiaj nikt nie pyta tu w Szydłowcu, w Radomiu, w Lublinie, w Pułapy czy w Zwoleniu, czy będę miał pracę. Bo ta praca jest. Dzisiaj się pytamy, ile będę zarabiał. Nie brakowało też pytań od mieszkańców Szydłowca i powiatu. Pojawiły się kwestie dotyczące m.in. starań o budowę świetlicy w Guzowie czy zarobki nauczycieli. Nawet ostatnio w szydłowieckim prasie ukazała się informacja, że nauczyciel zawodu to jest najbardziej poszukiwany w tej chwili na rynku pracy. Nie ma w ogóle nauczycieli, jeżeli są, to są nauczyciele, którzy właściwie już powinni być w tej chwili na emeryturze. Więc jak sobie państwo i Ministerstwo Edukacji wyobraża kształcenie, bo chyba o to chodzi, żeby kształcić specjalistów, bo kształcenie ogólne w tej chwili to właściwie jest rzeczą, no nie powiem, że zbędną, ale chyba mówiliśmy od wielu lat o tym, że trzeba odnowić szkolnictwo zawodowe. Więc bez nauczycieli i zawodu nie uda się tego zrobić. Wynagrodzenie najmniej zarabiających nauczycieli, proszę pani, wie pani, ile wzrosło od 2015 roku do 2023? O 70%, blisko 80%. A wie pani, ile wzrastało od 12 do 15? 0%. Gdybyśmy sukcesywnie podnosili wynagrodzenia tak, jak to robimy my, a my to będziemy robić na większą jeszcze skalę, to dzisiaj nie mielibyśmy tej sytuacji.
Nie brakowało też pytań od uczniów szydłowieckich szkół. Licealistka Anna Białek pytała o plan na zmniejszenie liczby samobójstw i prób samobójczych. Czy pan minister ma plan, jakie działania można podjąć, by zmniejszyć zwiększającą się liczbę samobójstw i prób samobójczych wśród młodzieży i dzieci w wieku szkolnym? Rozwala się przy pomocy organizacji lewackich w centrach wielkich miast, bo tam dochodzi najwięcej do tych prób samobójczych. Rozwala się świadomość i umysły młodych ludzi. Zaczynają się gadać bzdury co do tego, kim są, co do ich tożsamości, również seksualnej. Zostawia się ich z tymi problemami i później mamy tego rodzaju sytuacje. Więc po pierwsze chrońmy nasze dzieci, my sami, rodzice i dziadkowie, kontrolujmy, co robią. W spotkaniu z ministrem Przemysławem Czarnkiem wzięli udział również posłowie Marek Suski, Agnieszka Górska i Dariusz Bąk. Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony, gościł w 42. bazie lotnictwa szkolnego. Przekazywał informacje dotyczące nadchodzących międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow 2023. Za 5 miesięcy w ostatni weekend sierpnia właśnie w Radomiu odbędzie się Międzynarodowy Pokaz Lotniczy Airshow 2023. Międzynarodowy Pokaz Lotniczy odbędzie się pod hasłem Niezwyciężeni w przestworzach. Zaprezentowane zostaną w zasadzie wszystkie typy statków powietrznych wykorzystywanych w Siłach Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Będą również nasi partnerzy, sojusznicy, a więc zobaczymy także F-16 z Sił Powietrznych Belgii, Danii i Grecji. Będą czeskie Gripeny, będzie fiński F-18, będą także samoloty transportowe. Pokazy po 5 latach przerwy odbędą się w ostatni weekend wakacji 26 i 27 sierpnia. Zaprezentują się w nich najlepsi polscy lotnicy, którzy brali udział w takich misjach jak ochrona sojuszniczego nieba w ramach air policing, akcje humanitarne czy transporty medyczne. Szkolenie lotnicze to są również liczne misje i ćwiczenia zagraniczne. Ćwiczenia Defender, Anaconda, Blue Flag, Red Flag, Frisian Flag, NATO Tiger Meet, liczne wymiany międzynarodowe. Również misje zagraniczne, jak wspomniał pan premier, Baltic Air Policing na Litwie bądź w Estonii, jak również Inherent Resolve w Kuwejcie, bądź misje humanitarne. W pokazach udział wezmą samoloty i śmigłowce pozostające na wyposażeniu polskich sił powietrznych. Atrakcją dla widzów będzie najnowszy nabytek sił powietrznych, samolot FA-50 z biało-czerwoną szachownicą. Będzie coś, co jeszcze w Radomiu na pokazach nie było dostępne. Przygotowujemy również pokaz tak zwany nocny. Będzie to pokaz prezentowany po zmierzchu. Jestem przekonany, że on będzie zapierał dech w piersiach wszystkich tych, którzy w sobotę będą uczestniczyć w pokazach lotniczych. Organizatorzy liczą na to, że w ciągu 2 dni pokazy na radomskim lotnisku obejrzy 200 tysięcy widzów. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Agnieszka Mleczko, dziękuję bardzo. Zapraszam teraz na prognozę pogody. Do zobaczenia.